Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, narodzony, dla zbawienia wszystkich ludzi, Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła. Tobie dzisiaj oddajemy myśli, słowa i uczynki. Ty przeniknij je swą łaską, aby godne były Ciebie. Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie. Chryste, któryś się objawił wielkim mędrcom i pasterzom, cześć i wieczne panowanie Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Aarona głosi Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. W ucisku wzywałem Pana. Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. Z góry będę spoglądał na mych wrogów. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz w imię Pana je pokonałem. Ze wszystkich stron mnie okrążyły, lecz w imię Pana je pokonałem. Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, paliły jak ogień pali ciernie, lecz w imię Pana je pokonałem. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pańska moc okazała. Prawica Pana wzniesiona wysoko. Prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. O Panie, Ty nas wybaw. Pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi, aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem. Podziękować chcę Tobie, Boże mój. Wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele, i bądźcie wdzięczni. Jestem ubogi i od młodości pełen utrapienia, a po wywyższeniu upokorzony i zatrwożony. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowanej w naszych rodzinach jej cnoty, i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.